Pewnie wiesz o tym całym czempionie. Jotunu? No? Chcesz, żebym tak cię od teraz nazywała? Nie, może być Loki. Dobra. Czempionie. To dokąd się wybieramy? Musimy nazbierać owoców. Powinniśmy je znaleźć w dole rzeki. Tamte kwiaty. Ciszę. Co? Dobra. Nie, tak się nazywają. Ciszę. Rosną tylko w Jotunheimie. Mama i ja często kładłyśmy się wśród nich po tym, jak kłóciła się z babcią. Tylko wtedy znajdowała spokój. Jest owoc. Weźmy go. Dla kogo to? Wilki muszą coś jeść, nie? Nigdy nie widziałem takich owoców. To zieliwki. Mama kazała mi jeść po jednej dziennie, żebym miała siłę. Ale chyba podziałały. Słucham? Chyba cię polubiła. Tak, jasne. Zerwiesz te? Mam ją. Te wilki. Opiekujesz się nimi? Tak. To moi przyjaciele. Chętnie poznam ich więcej. Ile owoców jeszcze potrzebujesz? A co, chcesz już iść? Nie, tylko najwyraźniej będę musiał ocalić ojca. Loki, mamy czas. Na górze jest owoc. Więc musimy się tam dostać. Czekaj, mówiłaś do mnie czy do Jaka? Pomogę ci. Dzięki. Nie ma za co. Zapraszam. Słuchaj, wiem, że świetnie się tu bawimy, ale... Nie chcesz pogadać o tym, co widziałeś na malowidle? To, co widziałem, nie będzie miało miejsca. Nie dołączę do Odyna, nie stracę ojca. Jeżeli matka czegokolwiek mnie nauczyła, to tego, że prędzej czy później takie przepowiednie się spełniają. Mój ojciec nauczył mnie zamykać serce. Ale ja nie potrafię. Nie na to. Nie mogę dosięgnąć. Hafa! Wiesz... Myślałem, czy by nie udać się do Asgardu, ale nie mógłbym. Tak? Ojciec nie pomagał mi odkryć przeznaczenia, ale kiedy byliśmy sami, Odyn zaproponował mi, że będzie mnie uczył. Jeśli byłeś z nim sam na sam, mógł łatwo cię zabić. No, nie aż tak łatwo.
Zbliżmy się do krawędzi. Taka ukondum. Więcej owoców. Mamy dużo, ale lepiej mieć zapas. Skąd wiesz, że są dojrzałe? Rodzice mnie nauczyli. To trochę zgadywanka. Czyli nie możesz być pewna wszystkiego, co się wydarzy. Tylko tego, co ważne. O, Jala nie przejdzie. Załatwione? Zbieranie składników, karmienie zwierząt. Robisz to codziennie? Bez tego zginą. Sporo jak na kogoś w twoim wieku. Naszym wieku. A, racja. W czasie jednej z moich ostatnich rozmów z ojcem przeprosił mnie, że nie zdołał mnie ochronić. Że musiałam tak szybko dorosnąć. Przynajmniej w ogóle coś powiedział. Ojcowie to mają gadane, co? Wiesz, może Oden cię do czegoś potrzebuje. Albo może to tylko pozory. Może to ja zwodzę Odyna. Jesteś dobry w mydleniu oczu? Zdarzyło mi się okłamać ojca. Mistrz podstępów. Wrzuć zielipki do tego wiadra. Hej, gdybym musiał naprawić łuk czy coś, to mogę... Jasne! Mam zapasy w szafie z narzędziami. Tak nawiasem, zostawiłam w niej coś dla ciebie. Przyjdź do Jali, kiedy będziesz gotowy. Mogę tu jeszcze trochę zostać? Tak długo, jak zechcesz. Tak! Hej, co powiesz o tym? Namalowałam to z babką. Nie byłam zbyt dobra. Ta kreska wygląda jak żywa. Ach,
Jej, to naprawdę miłe. Podoba mi się, jakich tu użyłaś kolorów. Och, strasznie trudno było mi oddać ten granatowy odcień nieba. Cóż, udało ci się. Jest piękny. Dzięki. O, to mój ulubiony. Jestem dumna z tej ręki. No bo serio, popatrz. Tak, jest świetny. Ręce są najtrudniejsze. Święta prawda. Dlaczego jest zakryty? Wiesz, nikt nie powinien go jeszcze widzieć. Może poza Jallą. Na pewno przesadzasz. Może pewnego dnia ci pokażę, ale nie dziś. Angrbodo, mówiłaś, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale co to za miejsce? Znasz Emira? To pierwszy z gigantów. Zginął dawno temu, prawda? Odyn go zabił. Tak. Odyn zniszczył wszystko, co po nim zostało, oprócz jednego. Jego snów. Odyn nawet nie mógłby ich tknąć. Należał do nas. Tylko 3 kolory? A gdzie reszta? Tyle wystarczy. Mieszam je ze sobą. To też jeden z twoich obrazów? Całkiem niezły. Taki sobie. Stać mnie na więcej. Wiesz, mnie tam się podoba. Co dalej? No, teraz muszę zebrać korzenie wist i je z nimi zmieszać. No, chyba, że chcesz już iść. Nie, mogę zostać. Chcę zostać. Wiesz co? Ja też maluję. No, rysuję. Co na przykład? Różne rzeczy. Potwory, artefakty. Wszystko, na co trafiamy razem z ojcem. O, to on też jest artystą? Nie. Na górze są korzenie. Spokojnie, mała. Dasz radę. Masz jakieś zwierzęta, które szybciej biegają? Bez urazy, Jalla. No jasne, że tak. Ale nie uniosą nas obojga. Tak jest dużo łatwiej. Jasne. I zebrany. Dalej jest kolejny. Weź tylko tyle, ile trzeba. Widzisz? Chowaj to. Korzeń łatwo się łamie. O tu. Wystarczy kawałeczek. Wystarczy dobrze obrócić. W ten sposób? Tak jest. Idziemy! Idziemy! Tam jest więcej korzeni.
Ona naprawdę mnie nie lubi, co? Lubi. Po prostu oprócz mnie spędzała czas tylko z jedną osobą, która... Traf! Na skalę! Loki! Pokaż mi wilka! Tak jest! Dasz radę! Dziwnie się czuję, gdy się zmieniam. Jakbym nad sobą nie panował. A musisz? No, przynajmniej jest tu trochę korzeni. Skoro tak, to je zbierzmy. Nie nożem, pamiętasz? O, jasne. Przynajmniej nie wszystko stracone. Może na razie nie będę zbierał korzeni. To nie twoja wina. Hej, chyba zrobili nam przejście. Dogońmy Jalle, nim przylezie ich więcej. Nic ci nie będzie. A co z tobą, Loki? Co czujesz, gdy się zmieniasz? Tylko... wściekłość. Wyzwoliłeś tego wilka dzięki tej wściekłości. Może musisz znaleźć coś, co go ujarzmi. Jak? Możesz wykorzystywać do walki różne emocje, nie tylko złość. Skoro gniew go uwalnia, może coś pozwoli ci zostać sobą. Dokąd prowadzi ten most? Trzymaj się. Wow! Podobało ci się, prawda? Może. No i w domu. Tak. Wrzućmy korzenie do tego wiadra po lewej. Potem zostanie nam już tylko jedno. Wszystko gra? Tak, tylko... Lepiej wracajmy już nad wodę. Tędy. Możemy tu jeszcze trochę zostać? Przydałoby się, no wiesz, naprawić to i owo. Jasne. Ty umiesz się zmieniać w zwierzęta? Jeszcze nie, ale pamiętaj, że ty jesteś nie tylko gigantem, ale i bogiem. O... Dzięki, że mi przypominasz. Wybacz. Żartuję. Przez tunel po prawej, Jallo. Tam zmierzamy. Ślepa uliczka.
Tola. Ale fajne zaklęcie. Doskonale ukrywa to miejsce. Może dlatego nie wyczułem innych gigantów, kiedy byliśmy tu z ojcem. Że co? No, tam jest dusza w twoim nożu. Nie wiedziałeś o tym? Nie, czyja dusza? Wiesz co, może powinna tam zostać, dopóki się nie dowiesz. Ale jak? Przecież ja nie kradnę ludziom dusz. Jalla potrzebuje chwili, żeby przejść bokiem. Co tam robisz? To mnie odpręża. Rzucam tak, by odbiły się jak najwięcej razy. Spróbujesz? To nie takie trudne. Pomóc ci? Nie, chyba załapałem. Zobaczmy. Jeden. Proszę, śmiejesz się ze mnie? Nie śmieję się z ciebie, tylko... Naprawdę? Śmieję się z sytuacji. Aha. No dobra, może przyda mi się pomoc. Dasz radę, rzuć bardziej płasko. Musisz wypuścić kamień w dobrym momencie. Okej, to patrz! Ostatni rzut się nie liczył. Tak, nawiasem. Liczył się. Draug wyskoczył z wody. Wymówki.
Możesz spróbować później. Kiedy tu skończymy, przejdziemy pod tym łukiem. Pięknie! Niezły rzut. Spóźniłeś się. Niezły rzut. Skialfa! Gdzie teraz idziemy? Mam coś dla ciebie. Coś jakby... prezent? Mam się czego bać? Nie. Tylko... ja nic dla ciebie nie mam. Mogę cię o coś zapytać? Pewnie. Czyli ty i ja jesteśmy ostatnimi gigantami? Tak jakby. To skomplikowane. Chcę wiedzieć. Coś ci pokażę i wszystko zrozumiesz. No, powiedz, a co z moją przypowiednią? Jeśli mówi prawdę, co powinienem zrobić? To nieistotne. Nie zmienisz tego, co ci pisane. Możesz z całych sił uciekać przed losem, ale i tak się wypełni. Czyli nikomu nie udało się zmienić swojego losu? Nigdy? To znaczy, może i da się zmienić szczegóły, ale koniec zostaje ten sam. Lepiej świadomie kroczyć swoją ścieżką, niż się jej opierać. Mam jeszcze jedną. Eistla bardzo się ucieszy. Jest nie na żarta. Co to? Dźwig. Musimy tu na chwilę zostawić Jalnę. Jedziemy w górę. Fara! Nie zdajesz się cieszyć na myśl o tym... prezencie. Bo zbliżamy się do celu. Ale co to znaczy? Zrozumiesz, jak już dotrzemy.
Pora, bym wypełniła moją część przepowiedni. Chodź za mną. Tędy. Zbliżamy się do Doliny Poległych. Co się z nimi stało? Mieli dość życia w strachu przed Asgardem, więc się ukryli. Zostawili stos ciał, by zmylić Odyna, jeśli ten trafiłby kiedyś do Jotunheimu. Gdzie się ukryli? Zobaczysz. Nie trzeba. O, to kulki. Czekaj, już je widziałeś? Znalazłem kilka w Midgardzie. Gdzie? W obrazach twojej mamy. Ale to... Jest ich więcej. Ale po co? Spójrz. Jaci. Hrodr. Delikatnie. Bara. Giganci. Należały do gigantów? To są giganci.
mieli wybór. Zostać w Jotunheimie i zaczekać, aż Odin znajdzie sposób, żeby ich wyrżnąć. Albo się schować. Mój ojciec pomógł zakląć ich duszę w kulkach. A zanim umarł, przekazał je mnie. Właśnie w nich znaleźli spokój. Teraz to twoja odpowiedzialność. Na pewno? No, mama to widziała. Będziesz wiedział, co z nimi zrobić, gdy nadejdzie czas. To znaczy kiedy? Nie wiem. Wracajmy. To jest ogromna odpowiedzialność. Tak. Cała twoja. Hej, w porządku? Tak. Tak, to po prostu koniec. Jak widać. Skoro już ci je dałam, moja rola w tym wszystkim jest skończona. Możesz pójść ze mną. Zawalczyć z Odynem. Gdybyśmy mieli razem walczyć, raczej nie zniknęłabym w połowie twojego przeklętego malowidła. Rozumiem. Wiesz, powinny być w komplecie. Nie sądzisz? Chodźmy już. Ha! Najwyższy szczyt światów. Wszedłem tam, jak raz byliśmy w Jotunheimie. Z ojcem. Kojarzysz palce giganta? Rozsypałem tam prochy matki. To było tak dawno. Hej, jakieś głupie malowidło nie musi świadczyć o końcu twojej historii. Wiem. Nadal mam swoje plany, ale wykonałam już zadanie dla gigantów. To kim teraz jestem? Przyjaciółką? Hej, poczułeś to? Ale co? Pomóż mi z tym. Wracajmy do Jalli. Coś jest nie tak. Jalla! Angrbodo, pomożesz? Nic jej nie jest? O-o! Loki, co się dzieje? Wszystko gra, poradzę sobie! Leć do Jalli! Pójdę naokoło! Skiarfa! Alfa!
Tybusa! Angrboda! Gdzie jesteś? Halo! Tutaj! Jalla cała? Tak, nic jej nie jest. Przepraszam za to. Czyli... te kulki... Tylko tyle zostało po gigantach? Nie do końca. Część z nich po prostu zaginęła. Ale gdzie mogą być? Wiadomo tylko tyle, że nie ma ich w 9 światach. A któremu wilkowi dasz tę zieliwkę? To zależy. Może Irpa będzie pierwszy, jest szybki. Ale się podzieli. Fara! Za tymi skałami jest zapadlisko. Tam zmierzamy. Powinniśmy... Coś cię trafi? Nikt nie wierzył, że to miejsce istnieje. Ale się zdziwią. Loki, nie możesz nikomu powiedzieć o żelaznym lesie. Nawet ojcu. Las jest bezpieczny głównie dlatego, że Odyn go nie szuka. Moje zaklęcia odeprą zwierzynę, ale jeśli przyjdą tu Asgardczycy... Rozumiem. Przepraszam. Nikomu nie powiem. Mamy towarzystwo. Rety! Cześć! Pa! Przed nami zapadlisko. Pełno tam potworów. Kiedyś zdobywałam tam składniki na farbę. Mówisz? No to je przepędźmy. Twoja farba jest ważna. To znaczy, jeśli chcesz. Jasne. Co mi tam? Lina.